Drugi mecz półfinałowy, LKS Gąsawa, Grunwald, Poznań. Sekcja hokeja na trawie w Grunwaldzie Poznań powstała w roku 1952, kiedy to Grunwald Poznań przejął schedę po włókniarzu Poznań. Pierwszy medal Grunwald Poznań zdobył w roku 1955. Ostatni złoty medal to jest rok 2017. Był to jego 21 złoty medal i broni tytułu mistrza Polski. LKS Gąsawa zdobyła jeden złoty medal, srebrny medal i było to, jeśli występowała pod szyldem MLKS Gąsawa, był to rok 1992 i ma zdobyte 4 brązowe medale, ostatni w 2017 roku po pamiętnej wygranej z Pomorzaninem Toruń. Cóż można jeszcze powiedzieć? Poza tym, że malutka Gąsawa gra z wielkim Grunwaldem, który ma na swoim koncie 21 tytułów mistrza Polski. Zapraszamy Państwa, jak zawsze, do naszych migawek. Thank you.